Dzieci jedzą! Grzeczne rządkiem dzieci stoją! Na spotkanie z nim najmłodsi czekają cały rok. Tradycyjnie, choć w trochę innej formie, dzieci ze Strojca odwiedził sam Święty Mikołaj. Święty Mikołaju, czy dzieci w Strojcu były grzeczne? Wow, są bardzo grzeczne te dzieci w Strojcu. Rozwieziemy im dużo prezentów. Wesoło będzie, będziemy jechać konikiem. Będziemy dojeżdżać do domu i będziemy dawać przy furtce prezenty. Na swoich pomocników wybrał panie ze świetlicy wiejskiej, które przygotowały słodkie podarunki. Do każdego domu, gdzie są dzieci, będzie dostarczony upominek do podziału na rodzeństwo, żeby nie zapomnieli, że w świetlicy wszystkim się dzielimy. Mamy przygotowane 115 paczek. Dzieciaczków jest około 180, ale no, z uwagi na to, że nie wszystkie dzieci pewnie są w domu, nie wszystkie dzieci mogą do nas wyjść, to tak niefajnie by było dać jednemu, a drugiemu nie dać, więc postanowiliśmy, że upominek będzie na dom, a nie na konkretne dziecko. Także tam, gdzie więcej dzieciaczków, tam jest większy upominek, tam, gdzie mniej, jest mniejszy i tak to rozwiązaliśmy. Malowanki, słodycze, foremki różne takie do wyrabiania pierników właśnie na święta, różne gadżety, także dzieci powinny być zadowolone. Objazdowa akcja wizyty Świętego Mikołaja spodobała się zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym mieszkańcom Strojca. Do nas przyszedł wczesnym rankiem, na szczęście zrobiliśmy dekorację, więc złożył do wszystkie prezenty dla dzieciaków tu pod tą dekoracją. Ale teraz mamy Mikołaja na żywo. Super, prawda, Antku? I sam przyjechał. Ekstra. I sam przyjechał pod dom. No piękna akcja. Gratuluję, naprawdę. Super. Mikołaju, Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju? Po spotkaniu ze wszystkimi dziećmi z sołectwa Strojec, Mikołaj odjechał w stronę Laponii na zasłużony odpoczynek.